To już finisz dużej inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej małej przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Jest to uzbrojenie lokalnej strefy małej przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Pieniądze pochodzą z regionalnego programu operacyjnego. Dostaliśmy na to zadanie 1 800 000. Dokładamy swoich 200 tysięcy. Strefa będzie uzbrojona, jest już uzbrojona w media takie jak kanalizacja, jak wodociąg, jak oświetlenie elektryczne, Tauron Dystrybucja także pobudowało stację trafo, także inwestorzy będą mogli się już w sumie podłączyć. No i jest zrobiona, jak Państwo widzą, taka już szerokogabarytowa droga z parkingami do obsługi tego ruchu, który mam nadzieję, że w najbliższych latach nastąpi. Lokalny wykonawca, firma Zmirska, już zbliża się do zakończenia prac. Rozpoczęliśmy te prace w lipcu. W tej chwili prace są już na ukończeniu, czyli zostało nam tylko do ułożenia tam parę, powiedzmy kilkanaście metrów kwadratowych kostki tutaj na tym parkingu, no i te wjazdy. Czyli praktycznie planujemy do piątku zakończenie i już posprzątanie tego całego obiektu. Jesteśmy wykonawcą od początku. Wszystkie sieci, cała konstrukcja, asfalty, wszystko zostało wykonane przez nas od początku do końca. Już teraz można mówić o konkretnym zainteresowaniu strefą przez inwestorów. Wiąże się to też z nowymi miejscami pracy. Jeden inwestor jeszcze w tym roku powinien postawić halę i jest drugi, który będzie stawał do przetargu do zakupu kolejnej działki 70-arowej. Jest już wyceniona. Przetarg będzie na początku stycznia przyszłego roku. Mam nadzieję, że ta strefa 3,5 hektarowa zapełni się przedsiębiorcami, na co bardzo po prostu liczę. Długo czekaliśmy, bo były duże problemy ze skablowaniem tej linii NN20. Tu po pozostałości został jeszcze jeden tylko słup. Niektórzy mieszkańcy byli zaniepokojeni inwestycją, bo plotki głosiły, że to obwodnica Gryfowa i zagraża działkom. Informuję, że jest to właśnie uzbrojenie dla lokalnej strefy, bo jest zaniepokojenie w Gryfowie, że to jest początek obwodnicy Gryfowa, która będzie prowadzić przez ogrody działkowe, bo tak to wygląda, że mieszkańcy myślą, że jest to obwodnica po prostu Gryfowa. To jest uzbrojenie strefy małej przedsiębiorczości dla inwestorów.